Witam. Dzisiaj porozmawiam o tym, dlaczego niektóre klany mają tylko jednego przedstawiciela. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, czyli wszystkie żyjące osoby klanu Przegrywów, którego założycielem jest Eliasz Przegryw, pierwszy tego imienia. Ogólnie postaram się wytłumaczyć to, co w tytule, z tego względu, że nieraz mnie pytano: ej Eliasz, a dlaczego znamy tylko jednego członka klanu Hoshigaki? Czy chociażby Hatake? I okej, wiem, że w Boruto jakiś leż z klanu Hoshigaki się pojawił, a w przypadku Hatake znamy jeszcze ojca Kakashiego, choć znamy to mocne nadużycie tego słowa. Z tego też powodu postaram się dzisiaj przedstawić mój punkt widzenia na te braki. Po pierwsze i chyba najbardziej oczywiste, to po prostu to, że Masashi, tworząc różne postacie, nie uznał za słuszne, żeby dodawać kolejną osobę, która miałaby tam jakiś krótki epizod i zostałaby zapomniana, a jednak przyczyniłaby się do tego, jak się myśli o całym klanie. Idealnym przykładem jest tu wcześniej wspomniany klan Hoshigaki. Dopóki znaliśmy tylko i wyłącznie Kisame, to również mogliśmy postrzegać go jako jedynego, potężnego przedstawiciela. Co za tym idzie, nie musieliśmy się nawet zastanawiać, czy ten klan jest silny, bo po prostu po co? Ale jeśli komuś wpadłoby to do głowy, to mógłby dojść do wniosku, że jasne, skoro Kisame jest tak silny, to reszta jego klanu pewnie też. O błędności tego stwierdzenia dowiedzieliśmy się znacznie później, bo przecież w Boruto pojawił się Shizuma. I szlak trafił wcześniej przyjętą tezę, jakoby klan Hoshigaki, choć z jednym przedstawicielem, miałby być potężny, bo Shizuma nie byłby w stanie zranić Kisame, nawet gdyby ten nie miał rąk i nóg. Po drugie, choć mocno wiąże się to z tym pierwszym, jest właśnie to, że postać jest po prostu wyjątkowa. Jakby na to nie spojrzeć, to coś w tym jest. Póki nie poznaliśmy nikogo z klanu Hatake, prócz Kakashiego, to też zakładaliśmy, że jest kimś na tyle silnym, że jako jedyny ze swojego klanu przeżył, co samo w sobie sprawia, że jest wyjątkowy i przede wszystkim ciekawy. Akurat jest to dość średniawy przykład, bo w przypadku Kakashiego jest znacznie więcej czynników, dlaczego akurat ta postać jest tak szanowana i lubiana, ale wiecie, o co chodzi. Dodatkowo dzięki temu, że jedyną żyjącą osobą z klanu Hatake jest Kakashi, to widzowie się zastanawiają, czy istnieje jakaś szansa na to, że Kakashi postara się go odbudować, czy może widzimy ostatniego przedstawiciela tego właśnie klanu. Wreszcie po trzecie, tajemnica. Nic tak nie działa na ludzki umysł jak to, co nieznane. W końcu, skoro nie wiemy, dlaczego dana postać jest jedyna ze swojego klanu, to z automatu przychodzą pytania: dlaczego? Co się stało zresztą? Czym charakteryzował się dany klan? Czy miał jakieś unikalne techniki? Czy naprawdę Sakura jest najsilniejszą przedstawicielką klanu Haruno? Nie, no dobra, przesadziłem, pomijając już fakt, że nie jest powiedziane nawet, czy to klan. W każdym razie myślę, że już tutaj nakreśliłem, o co mi chodzi. O rzeczach owianych tajemnicą chce się mówić, szuka się informacji, co za tym idzie, generuje się też wyświetlenia na YouTubie, czy Google, czy gdziekolwiek indziej. I tak oto takie Naruto może być częściej polecane nowym użytkownikom. Do tego też dobrym przykładem są teorie, bo zobaczcie, istnieje sobie ktoś, kto jest mało pokazywany, ale podobny do jakiejś postaci, i od razu w internetach pojawia się mnóstwo teorii. Głupi przykład, jakiś gość podobnie się ubiera do Kakashiego i od razu na YouTubie pokazało mi o tym filmiki, mimo tego, że staram się nic nie włączać na temat Naruto. Po czwarte i ostatnie, takie klany, które mają jednego przedstawiciela lub nawet tylko kilku, są najczęściej tak ciekawe, że ludzie mogą dyskutować na ich temat. Chodzi o to, że na różnych forach ludzie, którzy są fanami mangi czy anime Naruto, mogą się doszukiwać w tej produkcji różnych teorii, bardziej lub mniej trafnych. Jak samo to, że Karin jest z klanu Uzumaki, bo ma charakterystyczne czerwone włosy, tak samo jak Nagato. Co jest o tyle ciekawe, że w życiu bym o tym nie pomyślał, gdybym nie tworzył materiałów na YouTubie. Dzięki temu, że znamy chociaż jednego członka danego klanu, możemy dyskutować na ich temat, a co za tym idzie, czasem można natrafić na jakieś perełki i świetnie spędzić czas. Do tego punktu można jeszcze śmiało dopisać to, że ludzie są skłonni do szukania głębszego sensu w czymś, co tego najczęściej nie posiada. Zobaczcie tylko na mój kanał, milion filmików z Naruto, a ciągle jest o czym gadać, bo gdzieby nie spojrzeć, tam jest coś, co można sobie dopowiedzieć, coś wymyślić, przypisać do tego jakąś teorię czy postawy życiowe jakiejś postaci, mimo tego, że twórca na 99% nie jest przecież genialnym gościem z 200 IQ, żeby tak sobie wszystko to zaplanować.
Myślę, że te powody są wystarczającym uargumentowaniem tego, dlaczego nie widzimy 30 przedstawicieli klanu Hatake czy 100 klanowiczów Shimura. Wystarczył jeden, żeby go znienawidzić. Tak naprawdę pomimo tego, że wydaje nam się, że chcielibyśmy poznać niektóre tajemnice, więcej członków swojego ulubionego klanu, to często nie jest prawda. Bardzo często, gdy jakiś aspekt anime jest wyczekiwany, jest też hype'owany. Przez co oczekiwania są dużo wyższe i ciężko im sprostać, a wtedy twórca zaserwowałby nam niestety rozczarowanie. Jednym z takich najlogiczniejszych powodów jest po prostu to, że co za dużo, to niezdrowo. Pokazanie 10 różnych członków klanu Akimichi wcale nie spowoduje, że klan stanie się jakoś lepszy. Każdy z nich jest gruby, mają podobne techniki, bo niby czemu miało być inaczej, więc szkoda po prostu czasu na to, by serwować nam odgrzewanego kotleta. Wystarczy w zupełności jeden Choji, który wybija się na tle pozostałych członków. A przy tym nie trzeba tworzyć kolejnej nudnej kopii postaci, która nie wnosi zupełnie nic. Aha, no i zapomniałem jeszcze o tym, że Masashi tworząc postać musi mieć na nią jakiś pomysł, a chyba większość się ze mną zgodzi, że lepiej znać jednego członka danego klanu, niż poznać kolejnego, który miałby być tak irytujący jak chociażby Chouchou. Czy wprowadzić taką postać jak Shin Uchiha na bardzo krótko, przez co nic nie znaczył? Dobra, wiem, że Masashi nie tworzy Boruto, ale to pierwsze postacie, które wpadły mi do głowy. Dobra mordy, drugie postscriptum. Jak montowałem ten odcinek, to jeszcze jedna rzecz mi wpadła do głowy. Masashi, mówiąc, że istnieje sobie jakiś tam klan, tak naprawdę ma dzięki temu furtkę, którą kto wie, może kiedyś zamierza jeszcze wykorzystać. Ale o co mi tutaj chodzi? No o to, że skoro wiemy, że istnieje klan Hatake czy Hoshigaki, to znaczy, że kiedyś było ich więcej, a co za tym idzie, być może kiedyś poznamy historię takiego klanu. Niekoniecznie musi być to dobre i raczej w filerach, ale zawsze jest to wtedy jakoś uzasadnione i bardziej spójne. I to by było na tyle, mam nadzieję, że wyczerpałem temat i więcej o to nie będziecie pytać. Zapraszam w kolejną niedzielę o 12 na następny odcinek na temat Naruto. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!